Już czas skompletować torbę porodową. Czytałam na różnych portalach, w różnych gazetach, w różnych książkach, co należy ze sobą mieć w szpitalu i chyba po prostu poradzę się kogoś, kto się na tym zna. Dzień dobry. Dzień dobry. Torba porodowa to coś, co musi mieć każda mama, pewna torba dla siebie i dla dziecka. Dokładnie tak. Od czego należy zacząć? No to będziemy wybierać, to przejdziemy sobie tam na inny dział. Będziemy zaczynać dla tego, co do pani jest potrzebne, czyli na pewno majtusie. Jednorazowe? Tak, to są takie, te akurat są wielorazowe, takie z siateczki, są też jednorazowe, takie od razu, które możemy wyrzucić. Czyli tamte wyrzucamy, a te możemy... Te możemy przeprać, tak, tak, te możemy ile przeprać. Czegoś takiego powinna mieć? Myślę, że tak z 5-10 sztuk, tak starczy. Do tego... Przez pierwszy dzień pewnie. Znaczy generalnie pierwszy dzień, tak. Takie podpaski. Takie większe. Takie ogromne. Takie ogromne. I to się tu zmieści? Tak, i to trzeba właśnie... No dobra, i tego też sporo chyba trzeba mieć. Tak, ze dwie paczki. Ze dwie paczki. Szpital czasem oferuje, czasem nie. Także lepiej mieć zapas swój, żeby... No dobrze, ale to na początek to, a później jakieś inne, mniejsze, tak? To znaczy nie, szpital zaleca te, więc... No tak, ale to na początek tak. A potem, jak już jesteśmy w domku, możemy swoje używać. One są takie bez kleju, bez skrzydełek, także takie, jak zalecają. Panie często też biorą takie ceratki jednorazowe, takie właśnie ochronne też na materacyk. Dzieciaczka też można tym przewijać. Do łóżka w domu też się przydadzą. Taka po prostu ochrona. Są różne rozmiary, to są akurat największe. Są jeszcze 60×60 i takie... Mniejsze panie biorą z reguły do przewijania. To jest po prostu taki nieprzemakalny podkład. Tak. Na pewno nam będą potrzebne też dla pani wkładeczki laktacyjne. Tak. Wkładeczki laktacyjne różnych firm. To sobie pani potem powybiera, które przypasują. Ale czym one się różnią? Znaczy generalnie są takie prostsze wkładeczki. One mogą gdzieniegdzie jej przemakać. Także lepiej wybierać takie lepszej firmy, które w ogóle nie przemakają, mają klej, wtedy nie ruszają nam się w staniczku. Mhm. Czyli na tym polegają różnice. Pieluszki tetrowe z 10-20 trzeba mieć dla nawet dziecka. Nawet jeżeli chcemy używać... Nawet jeżeli chcemy, to i tak one się przydadzą, no i do wszystkiego tak naprawdę. Taka wytrzeć, szmatka do wszystkiego. Przykryć. Tak, dokładnie. Mhm. Oczywiście należałoby wcześniej je wyprać, tak? Czy niekoniecznie? Można przepłukać w delikatnym płynie, bo to wiadomo, takie będą większe wtedy. Trzeba mieć dla dziecka pieluchy, czyli jednorazowe. Jednorazowe, ale z wycięciem na pępek? Tak, jeżeli to nie jest wcześniak, to wtedy jedyneczki. I one są od 2 do 5 kilo. Jak wcześniaczek, to jeszcze jest zerówka, wtedy mniej niż 2 kilo. I mają właśnie to wycięcie na pępuszek. Jeżeli mamy pieluszki lub ktoś nam sprezentował paczkę pieluszek bez wycięcia na pępek, to wywinąć można, też będzie. Czyli ale pieluchy, dobrze. A ile takich pieluch trzeba wziąć ze szpitala? Panie zwykle biorą paczkę lub dwie. Ale paczuszka wystarczy. Ktoś nam dowiezie, ewentualnie w drugiej, trzeciej. A potem to już idzie. Tak. Idzie. Co jeszcze potrzebuje? No bo teraz patrzę proszki. Teoretycznie, tak. Wiadomo, muszę mieć ubranka. Żeby wszystko przeprać. Dla dziecka. I one muszą być już wyprane. Tak. Są fajne proszki, takie antyalergiczne do koloru, do białego. Ewentualnie, jakbyśmy chcieli płyn do płukania. No właśnie, trzeba wypłukać, czy dwa w jednym lepiej, czy płatki. Znaczy generalnie medalne. Możemy wyprać, a z tym płukaniem to jak mamy chęć, to można, jak nie, to nie. Czy potrzebujemy butelkę? Tak, nawet jeżeli się nie przyda, nawet potem do dopajania, do herbatek, tak w razie czego, żeby było. Jest wiele firm, wszystkie są już dobre, sprawdzone, buteleczki są już antykolkowe, w sensie smoczki. Czy one powodują, że nie zbiera się w brzuszku powietrze, dokładnie, że dziecko tak aktywnie ssie? Tak. No dobrze, a jaka duża? To jest mała. Malutko. Na początek malutko, spokojnie mała. Wystarczy 150 malutka. 150 ml. Dokładnie. W buteleczkach z reguły już jest ten najmniejszy smoczuś, czyli ta zeróweczka, czyli możemy tak jak jest, już dla dzieciaczka. Gotowa. Gotowa. Dobra, przy okazji mam tutaj smoczki. No różne rzeczy się mówi o smoczkach. Różne, nawet tak jeśli mama sobie zakłada, że dziecko będzie bez smoczka, to potrzebny jest nam ten smoczek do szpitala, czy nie? Potrzebny. Znaczy, to jest takie moje osobiste zdanie, może w szpitalu nie wolno, ale potem tak w razie czego, żeby był, żeby potem się nie stresować, nie biegać. Także przydałby się smoczyć, chociaż jeden, tak dla zasady, ale możemy nie dawać. Nie wszystkie dzieci chcą. Na pewno przydadzą się też chusteczki nawilżone i to spora ich ilość, ale oprócz tego co jeszcze? Dokładnie, przydadzą się i to takie na pewno wielkie paczki, bo tego idzie sporo. Tak. No i co najważniejsze, ciuszki. Ciuszków nie za dużo, bo dzieci bardzo szybko rosną, także po parę sztuk dosłownie, tak jak mamy kaftaniki z 5 sztuk, pajacyki, to ze 3, nawet tego aż tak dużo nie trzeba. Na pewno śpioszki, są takie całe zestawiki, kaftanik i śpioszki.
szpiochy, po 5 sztuk. A skarpetki, rękawiczki? Łapki, nie drapki, to ze 2 sztuki. Skarpetki też, nie za dużo. To mówimy do szpitala, tak? Tak. A jaki rozmiar? Generalnie 56-62. Lepiej większe niż za małe, bo to się wiadomo, że można podwinąć. Czasem przyda, dokładnie tak. Dobra, kaftaniki, śpioszki. Jeszcze pijacy, ten... Co jeszcze? Wody. Tutaj, tak. Bodziaki. I te mają długi rękaw? Tak. Jak lato to na krótki, jak zima to na długi. No dobra. To nawet zamiast kaftanika też można, bo na to ubrać śpioszek. To nie będzie za dużo? Nie. Nie. A jakie to ładne? A te takie akurat są wyjściówki. A i czapeczki jeszcze. Czapeczka, tak. Tak, bo przecież może 3, 4. Niektóre panie biorą sobie do koloru na przykład. Do każdego zestawu mają czapeczkę pod kolor. Też tak można. No powinno się w końcu u dzieci, także tak chciałoby być modne. Modne, pewnie. Dokładnie tak. Coś jeszcze nam jest potrzebne? Rożek na pewno. Taki bawełniany. A to znaczy, że nie jest nam potrzebna pościel, tak? To znaczy, to się zawija dziecko w szpitalu generalnie. W domku też czasem można. Mhm. Także ale bo ja słyszałam właśnie, że lepiej w rożku, bo jemu jest wtedy tak jak w brzuszku, tak, jest taki opatulany. Dokładnie. A ta kołderka czy kotyk, to nie, on i tak sobie to, tam w każdą swoją stronę. Dokładnie tak. Mhm. To potem jak troszeczkę już podrośnie. Bawełniany. Bawełniany. I są takie właśnie cieńsze, są grubsze, są takie mięciutkie i są ewentualnie tutaj z takim usztywnieniem, takim kokosem. Pod plecki. Pod plecki. Takie rzeczy jak nożyczki z okrągłymi końcami, jak szczotka, do butelek. To wszystko się przyda, niekoniecznie do torby porodowej, ale na pewno do wyprawki. A jeśli chodzi o pielęgnację? To kosmetyki i też nie należy aż tak bardzo szaleć, tylko takie podstawy. Dobry krem pod pieluchę. Chodzi o to po prostu krem jakiś do pupy, tak, przeciwko na odparzenie, dokładnie. Mhm. Oliweczka. Zawsze oliwimy po kąpieli. No mydełko do umycia albo jakiś taki płyn do mycia. Czyli jeśli wszystko jest ok ze skórą, to tylko takie podstawowe rzeczy? Tak, jeżeli coś nic nie tak, to wtedy z reguły pielęgniarka jak przychodzi, to nam to powie, że jest sucho, wtedy są w aptekach różne takie... Emolienty. Dokładnie. Takie. A szampon do włosów? Koniecznie, niekoniecznie. Są takie płyny dwufazowe, trzyfazowe, takie już, że można... Tak, ciałko tak, i główka. Czyli nie przesadzamy, żeby skóry dziecka nie, nie przesadzamy do zbyt nie. dużej ilości detergentów. Mamy już prawie wszystko dla dziecka wszystko. Coś i jeszcze dla mamy? Tak, jeszcze dla mamy na pewno koszula nocna, szlafrok, kapciuszki. No i środki czystości oczywiście. Takie klapki pod klapki tysznic, pod tysznic. A tych koszul to tak. Dwie. No wiadomo, zmiany, tak, żeby była. Rozpinane. Rozpinane. Do karmienia, tak. No dobrze, i to wszystko należy spakować do torby, która powinna czekać w gotowości.